Była nawet taka akcja, że jeden z hiszpańskich barów w Andaluzji musiał wywiesić informację o zakazie wchodzenia w piżamach i szlafrokach, bo właśnie tak robili klienci, którzy mieszkali w okolicach tego baru. Hola chicos, nazywam się Adriana Wisłocka i witam Was bardzo gorąco w kolejnym podcaście o kulturze Hiszpanii. Dzisiaj porozmawiamy sobie o rodzajach kawy. Jestem pewna, że każdy z nas, albo chociaż znaczna większość, uwielbia kawę. Ja na przykład nie wyobrażam sobie bez niej życia, więc postanowiłam poopowiadać Wam dzisiaj właśnie o niej, bo rytuał picia kawy w Hiszpanii oraz jej rodzaje wyglądają nieco inaczej. Swoją drogą, koniecznie dajcie mi znać, czy jesteście team kawa i nie wyobrażacie sobie życia bez niej, czy raczej jest Wam ona obojętna i nie pijacie jej zbyt często. Picie kawy w Hiszpanii jest niezwykle ważnym elementem codziennego życia. Ja na przykład nauczyłam się pić kawę właśnie tam, bo wstawałam rano i pierwsze co zamiast śniadania piłam właśnie kawę, bo tak po prostu byłam nauczona, tak mnie tam przyzwyczaili do tego. W Hiszpanii śniadanie raczej jest bardzo lekkie, wiecie, jakiś croissant i do tego właśnie kawa, albo na przykład coś na słodko typu churros, ale też właśnie z kawą. O jedzeniu zrobię jeszcze osobny podcast, także jeśli jeszcze nie wiecie, czym są hiszpańskie churros, to cierpliwości. Albo możecie sobie wpisać w Google, żeby zobaczyć, co to jest, albo właśnie poczekać na kolejny podcast. Ale churrosy na pewno będą miały jeszcze swoje 5 minut. Jeżeli chodzi o Hiszpanów, to wielu z nich na szybką kawkę skacze sobie do jakiegoś baru. I to najlepiej takiego de la esquina, czyli takiego, który znajduje się na tak zwanym rogu, blisko naszego domu. Była nawet taka akcja, że jeden z hiszpańskich barów w Andaluzji musiał wywiesić informację o zakazie wchodzenia w piżamach i szlafrokach, bo właśnie tak robili klienci, którzy mieszkali w okolicach tego baru. Czyli co oni dokładnie takiego robili? Wychodzili z łóżka i nie patrząc na nic, wbijali do baru w odzieży nocnej po porcję swoich churrosów z czekoladą. I myślę, że ta anegdotka najlepiej oddaje charakter tej nazwy El bar de la esquina albo El bar de toda la vida. W zależności od tego, jak wolicie takie bary nazywać. Taka kawa ogólnie jest tania, dlatego że kosztuje około 1,50 euro, 2 euro za filiżankę, dlatego Hiszpanie wpadają na nią tak często, jak mogą. Trochę tą sytuację zmienił COVID, bo kiedy Hiszpanie zostali zamknięci w swoich domach, to po prostu zakupili swoje własne ekspresy i tak jakby aż takiej potrzeby wychodzenia do barów już nie było, ale mimo wszystko nie zapominajmy, że oni po prostu lubią to robić i jest to poniekąd zakodowane w ich kulturze. Dlatego teraz, kiedy te obostrzenia są nieco inne, możemy powiedzieć trochę łagodniejsze, to wielu ludzi wciąż wraca do barów właśnie po to, żeby napić się takiej kawy. Jest to poniekąd sposób na to, żeby przywitać się na przykład ze swoimi znajomymi, którzy też na pewno będą w tym barze, albo po prostu przywitać się z kelnerem, którego lubią i znają całe życie. No dobra, ale jak taką kawę po hiszpańsku zamówić? Kawa w języku hiszpańskim to el café. I uwaga, żeby nie powiedzieć el cava albo cava, bo to zależy wszystko od tego, jak wymawiamy UB, czyli nasze V. Możemy je wymówić zarówno przez B, jak i przez W, a wyraz ten oznacza szampan lub wino musujące. Tutaj jest oczywiście odwieczna walka Polaków uczących się języka hiszpańskiego, czy el cava oznacza szampana, no bo to przecież jest el champán, czy właśnie wino musujące. No a ze względu na to, że słowniki akceptują dwie te nazwy, to będziemy ich używać zamiennie. I teraz taka mała anegdotka. Kiedy w 2008 roku po raz kolejny pojechałyśmy z moją babcią i siostrą na wakacje do moich rodziców, no to wiadomo, oni w tym czasie byli w pracy, a my z samego rana po prostu chciałyśmy sobie skoczyć do baru właśnie na kawkę i na coś do jedzenia, na jakieś dobre śniadanko. Ja wiadomo, w tamtym czasie jeszcze kawy nie piłam, no ale moja babcia tak. A że żadna z nas tak na dobrą sprawę nie znała hiszpańskiego, a stwierdziłyśmy, że no słowo kawa przecież będzie takie międzynarodowe, no ja też gdzieś tam w zeszłym roku, w 2007 słyszałam to kafe, ale tak jakoś nie pokojarzyłam. Więc stwierdziłam, na bank skumają. No więc moja babcia poprosiła un kawa. Oczywiście powiedziała uno, no bo wiadomo, że to jeszcze były te błędy, że zamiast un powiedziała uno kawa. No ale chodziło o to, że użyła kawa. No i faktycznie kelner tak się popatrzył na nią dziwnie, ale pewnie stwierdził, a ma babinka wakacje, to co ja jej będę odmawiał o tej 8 czy 9 rano kawy, w sensie tego szampana. No i przyniósł nam te croissanty z dwoma sokami pomarańczowymi i jednym szampanem. Musielibyście wtedy zobaczyć minę mojej babci. Zresztą moja pewnie też nie była lepsza, kiedy była ta konspira typu, co ja takiego powiedziałam, że typ przyniósł mi szampana, czy tamto wino musujące. O co chodzi? No i oczywiście później okazało się właśnie, że el cava to jest szampan czy wino musujące, natomiast kawa to el café. Żeby zamówić kawę, wystarczy powiedzieć na przykład un café, por favor. Ale uwaga, taka informacja może być niewystarczająca, bo w Hiszpanii rodzajów kawy jest ogromnie dużo.
Swoją drogą, jeśli chcecie znać więcej wyrażeń do zamówienia kawy oprócz un café por favor albo ponme un café por favor, to wpadajcie na mojego Instagrama instahiszpański. Mam taką serię, która nazywa się Jak powiedzieć i tam co poniedziałek pokazuję Wam kilka sposobów na różne tematy, na przykład jak powiedzieć lubię Cię, albo ale przypał, ale zimno i tak dalej. I to wszystko jest oczywiście po hiszpańsku z polskim tłumaczeniem. A teraz wróćmy na chwilę do tych rodzajów kawy, o których Wam przed chwilą opowiadałam. Od razu zaznaczę, że na pewno nie zawrę tutaj wszystkich informacji o kawie, bo ten podcast trwałby zbyt długo, ale opowiem Wam o tych, które ja piłam, albo najczęściej podawałam będąc kelnerką, lub o tych, które przykuwają moją uwagę. Zacznijmy od el café con leche, czyli po prostu kawy z mlekiem. Kawę w Hiszpanii podaje się zazwyczaj w filiżankach lub małych przezroczystych szklankach. Mówiąc o filiżankach, mam na myśli raczej mniejsze niż większe, czyli jeżeli zamawiamy kawę w hiszpańskim barze za euro 50, to nie dostaniemy filiżanki takiej wielkości jak w Starbucksie czy w Koście, tylko raczej mniejszą. Jeżeli nie chcecie gorącego mleka, bo ogólnie są wakacje i na dworze mamy 30 stopni, albo i ponad, to możemy poprosić o el café con leche del tiempo, czyli o kawę z mlekiem z temperaturą pokojową, albo con leche fría, czyli z zimnym mlekiem. Jeżeli natomiast nie pijacie kawy z mlekiem, to możecie zamówić czarną, czyli el café americano. El café americano w każdym miejscu może być podawane nieco inaczej. Tego rodzaju kawy zazwyczaj nie piją Hiszpanie, a raczej obcokrajowcy. No dobra, Ada, a jak chcę zamówić espresso, to co mam powiedzieć? Jeśli chcemy zamówić ten rodzaj kawy, to powiemy un café solo, por favor. Hiszpanie raczej nie stosują nazwy espresso, jeśli już to expresso, czyli pomiędzy E i P słychać mniej lub bardziej X. Expresso. I tu kolejna anegdotka, bo długo nie mogłam zrozumieć, czemu mój Bartek się ze mnie śmieje, kiedy mówię expresso, bo serio myślałam, że tak się po prostu mówi, że tak mówi cały świat, a nie tylko Hiszpanie czy ja. A jak już Wam wspominałam, pierwszą moją kawę wypiłam właśnie w Hiszpanii. No i okazało się, że po prostu w Polsce mówi się espresso, a nie expresso. Więc jeśli mogę, to po prostu używam nazwy café solo. El café solo. Może zdarzyć się też tak, że prosząc tylko o un café i nie podając konkretnego rodzaju, na przykład americano, con leche, dostaniecie właśnie café solo. I teraz coś, co może Was troszkę zaskoczyć, czyli el café cortado. Ten rodzaj kawy to po prostu espresso z mlekiem. W takim razie, czym różni się od zwykłej kawy z mlekiem? Odpowiedź jest prosta. Rozmiarem. Kawa z mlekiem, czyli el café con leche, podawane jest w nieco większej filiżance, natomiast el café cortado to tej samej wielkości filiżanka, co w café solo, tyle że z mlekiem. Czyli tak prościej mówiąc, to zazwyczaj el café con leche to po prostu solo z mlekiem i jest tego pół na pół, tyle samo kawy, co mleka. Natomiast w cortado mamy szklankę wielkości kawy do espresso i do tego dolewane jest mleko. Czyli w tym wypadku mamy więcej kawy niż mleka. Wielu z nas kocha w wakacje schłodzić się tak zwaną mrożoną kawą. Ale tutaj możemy się nieco zdziwić, ponieważ jeżeli zamówimy el café con hielo, to dostaniemy zwykłą kawę w filiżance lub szklance i osobno lód. Tak, kostki lodu, w ten sposób. Nie, że lody, tylko po prostu lód. Albo wrzucą nam go od razu do kawy, albo właśnie podadzą nam w osobnej szklance. I czy się zdziwimy na ten widok? Za pierwszym razem podejrzewam, że tak. Nawet jak już teraz o tym wiecie. Ale po prostu dla nas, dla Polaków, wygląda to nieco dziwnie. No i nie tego się spodziewamy. I co należy z tym lodem zrobić? Otóż, jeżeli nie mamy go już w środku w kawie, tylko na przykład właśnie w osobnej szklance, to wystarczy po prostu wrzucić go do ciepłej kawy i voilà! Mamy nasze el café con hielo. A co jeśli ktoś na przykład woli kawę, ale z większą ilością mleka? Czyli mało kawy, dużo mleka. Wtedy może zamówić el café manchado. La mancha po hiszpańsku to plama. Zatem manchado, bo zawiera leche caliente, gorące mleko, con unas gotas de café, czyli z kilkoma kroplami kawy. Zazwyczaj ten rodzaj kawy podawany jest w takich przezroczystych szklankach wielkości mniej więcej tych, które są jednymi z najpopularniejszych szklanek w IKEA. Wiecie, te szklanki do wody bez ucha. Kolejnym rodzajem kawy, o którym Wam opowiem, będzie el café bonbon. Wyraz bonbon oznacza na przykład cukierka, czekoladkę, albo możemy też w ten sposób nazwać osobę, która się nam fizycznie podoba. Możemy powiedzieć na przykład que bonbon, ale cukiereczek. Ta kawa, według mnie, jest przepyszna, ale będzie ona smakować tylko fanom słodkich rzeczy,
i raczej będzie się traktowało jako deser. Dlaczego? Ponieważ na samo dno szklanki, ta szklanka też będzie raczej mniejsza niż większa, wlewa się sporą ilość słodkiego skondensowanego mleka, a następnie dodaje się café solo, czyli espresso. A teraz czas na café Carajillo. Czym jest ta tajemniczo brzmiąca nazwa? To café solo z Brandy. Tak, tak, nie przysłyszeliście się. Z Brandy. Na Majorce popularne jest Carajillo de Amazonas. Amazonas, czyli rum, taki tradycyjny likier, który narodził się w wyniku wymiany handlowej między Kubą a Majorką. Ale café Carajillo możecie również zamówić z Baileys, czyli z likierem kawowym. Jak widzicie, macie mnóstwo możliwości, ale najważniejsze, żebyście zapamiętali, że ten rodzaj kawy, czyli café Carajillo, zawsze podaje się z alkoholem. Na sam koniec chciałam Wam podać słówka związane z kawą, które również mogą się Wam przydać. Zacznijmy od café instantáneo, czyli kawy rozpuszczalnej. Ogólnie kawa rozpuszczalna to rodzaj kawy, który w Hiszpanii jest mało znany, ale może Wy właśnie taką pijecie, więc na pewno się ta nazwa Wam przyda. Dalej mamy café en sobre, czyli kawa w saszetkach. Café en cápsulas, czyli kawa w kapsułkach. Café molido, kawa mielona, moler oznacza mielić. Café de filtro, kawa z filtra papierowego. I na koniec café en grano, czyli kawa ziarnista. Tak jak już Wam wcześniej wspominałam, do kawy wrócimy jeszcze w innym podcaście, bo jeszcze tego trochę zostało, na przykład nie powiedziałam Wam nic o café Belmonte, o Barraquito czy con miel. I jak najbardziej jestem tego świadoma, ale zostawiam to na następny raz. I to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka do końca. Koniecznie napiszcie mi, czy podobały się Wam te ciekawostki i czy chcielibyście więcej odcinków o tej tematyce. I jeśli słuchacie mnie na Spotify, to będę ogromnie wdzięczna za zostawienie 5 gwiazdek, a jeśli na YouTubie, to oczywiście za subskrypcję kanału i kliknięcie w dzwoneczek. Chciałam Wam również ogromnie podziękować za Wasze komentarze i przeczytać komentarz Igi, która pisze tak. Zabieram się za słuchanie podcastu, ale już wiem, że będzie zarąbisty. Iga, bardzo, bardzo Ci dziękuję za tak miły komentarz. Jeżeli macie ochotę posłuchać podcastu na jakiś konkretny temat, to śmiało piszcie o tym w komentarzach. Do usłyszenia wkrótce. Ciao!